No i mamy to. Threshold dostał nowe opony. Bardzo fajna linia bieżnika, taka i troszkę w shooter, i troszkę w miasto. Zobaczymy, jak się na tym będzie jeździło. A tymczasem zabieramy się za kolejne mody. Lakieruję sztyce. No i teraz pytanie, co z kierownicą. Sobie zważę tą kierownicę tutaj. I zastanawiam się nad tym, czy nie zmienić jej na aluminiową. Ale zobaczę, jak to waży. No i tutaj mamy kierownicę z autora. Aluminiowa kierka. Przed przełożeniem zrobimy tutaj małe co nieco, czyli przeszczotkuję sobie to aluminium. Polerowanego aluminium za bardzo nie lubię, ale szczotkowane bardzo. Będzie to coś na ten wzór. Coś takiego zrobimy z tej kierownicy. Kombinacje, dywagacje, która kierownica, co i jak. Aluminiową sobie już odchamiłem. Ale byłem w domu zważyć sobie to na wadze kuchennej, żeby wybrać lżejszy set. I się okazuje, że stalowa mongusa waży dokładnie tyle samo, co aluminiowa z autora. Więc teoretycznie zostaje przy stalowej. Natomiast zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tak, takiej hybrydy zrobić, ale zobaczymy, co się dalej poukłada z tego wszystkiego. Na ten moment rower jest częściowo rozebrany. No i mamy kierownicę. Kierownicę dałem aluminiową, tą z autorka, a mostek mongusa wyczyściłem do żywego i myślę, że tak to zostawię. Starym sposobem jeszcze zakonserwuję to czyszczone aluminium i czyszczoną stal. Mam ten patent z wcześniejszych prac przy motocyklach, gdzie szczotkowałem zbiorniki do gołego. Wystarczy przetrzeć to olejem silnikowym albo miksolem i wtedy korozja tego się nie trzyma. Lecimy dalej. Mamy rączki, chwyty do mojego rowerka. Zdecydowałem się na piankowe, bo lubię piankowe. A druga sprawa, jest to naprawdę tak tani mod do rowerów w stylu vintage, że no, nie sposób jest tego nie zamontować. 3 zł razem z koreczkami, Wilmat Parts, polska hurtownia, którą polecam, na której dużo rzeczy kupuję. I zakładamy na kierownicę. Najszybszy sposób na wypiększenie stali i aluminium to szczotka anylonowa. Pozostał mi praktycznie ostatni mod do zrobienia, czyli wymiana pedałów lub jak inaczej można je nazwać. Pewnie nie będzie łatwo, ale spróbujemy. Za pierwszym razem poszło. Zastanawiam się jeszcze, które założyć. Mam takie pedała velo plastikowe, a zastanawiam się jeszcze nad stalowymi. Najpierw ściągnijmy to, co mamy tutaj.
No jeszcze chyba wezmę i te korby poczyszczę. Jak robić, to robić, nie? Także włókna ścierna. Mała ingerencja w materiał, a pojawi nam się fajna satynka. Rower będzie ciorany, więc nie będziemy tego polerować. No ale myślę, że tak zadziałamy. No, wygląda już lepiej, znacznie lepiej, znacznie. Idę szukać pedałów. Pedałów. Tych platform. Czasami w innych rowerach, które kupuję za jakieś groszowe sprawy, znajduję elementy, które mi się podobają i w takim mieszczuchu kupionym za 60 zł mam pedały, które mnie interesują. Idę je wyciągać. No i dobra, mamy to. Lekko zniszczone powłoką, także sobie je rozbiorę, przeczyszczę. Oj, nie trafiłem. Rozbiorę, przeczyszczę i będą fajne, myślę. Jedna śrubeczka. Ale fajne one są. No, nawet ciekawy pomysł, co z nimi zrobię. To jest dobre. O kurczę, a to się kiwa. Przychód tego nie pomaluje.
Jak? Spójrzcie tylko, co udało się zrobić. Te pedały aluminiowe naprawdę dają radę. Dzisiejsza robota. Opony, pedały, kierownica mostkiem, wyczyszczona sztyca. Czy coś jeszcze było? W sumie to takie konserwacyjne, gdzieś coś się tam wydarzyło, to co miało być, a teraz idziemy na zewnątrz i strzelimy parę ujęć.